klubu, ja w telefonie cały czas znam cię wpisanego jako Piero Romek. Z racji zajmowanego stanowiska nie mogłeś pracować na rzecz Sparty, więc by mieć kontakt z piłką, miałeś swoje byki. Często śmialiśmy się, że byki to prawie jak Sparta. Pół roku temu umawialiśmy się, że chorobę pokonasz swoim uśmiechem i dobrym nastrojem, a dziś nie macie już między nami. Kto zatem powie mi Jacula, bo tak Romek się do mnie zwracał. Nie martw się, wszystko będzie dobrze, jakoś to załatwimy. W zeszłym tygodniu chciałeś przyjść na mecz naszej Sparty, niestety siły już na to nie pozwoliły. Do końca miałeś w sercu nasz klub. Tak samo jak każdy z nas będzie miał w sercu wspomnienie o wiecznym uśmiechniętym Romanie. W imieniu swoim, władz klubu, zawodników, kibiców i całego środowiska piłkarskiego chciałbym złożyć na ręce najbliższych nasze kondolencje. Cześć twojej pamięci, Romku. Rodzina. Czemuś go zabrał, on radość budził, takżeś ukorął na ziemi ludzi. Czemuś go zabrał, on radość budził, takżeś ukorą na ziemi ludzi.